Cześć moi drodzy, witam Was w odcinku z cyklu Ostatnie chwile gwiazd. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o Patricku Swayze, który był człowiekiem orkiestrą, aktorem, piosenkarzem, tancerzem, modelem, a także, czego nie da się ukryć, obiektem westchnień milionów kobiet. Oczywiście największą sławę przyniosły mu filmy Uwierz w ducha oraz Dirty Dancing, choć przecież te westerny również mamy w pamięci i nie tylko, wiele filmów akcji. Generalnie Patrick Swayze przez lata naprawdę nie próżnował. Po jego śmierci, która była zaskoczeniem dla wielu jego fanów, choć choroby nie ukrywał, jego żona Lisa postanowiła w książce opowiedzieć, jak wyglądały jego ostatnie chwile i dzisiaj ja również Wam to streszczę tutaj. Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się dokładnie, jak Patrick Swayze walczył z chorobą, jeśli będzie to dla Was w jakiś sposób historia pokrzepiająca, to serdecznie Was zapraszam do odsłuchania. Rak trzustki to jedna z najcięższych chorób, z której bardzo mało osób wychodzi. Właściwie można powiedzieć, że czas przeżycia z tą chorobą jest naprawdę niewielki. Na dodatek początkowo pojawia się ona bez jakichś znaczących objawów, dlatego często wykrywana jest późno, gdy na ratunek jest już za późno. Niestety nie daje też, tak jak Wam wspomniałam, zbyt wielu szans. Zaledwie 24% osób, które dowiadują się, że chorują na raka trzustki, żyje 12 miesięcy. A tylko 5% ma szansę przeżyć kolejne 5 lat. Patrick swoją diagnozę, tę fatalną informację usłyszał w styczniu 2008 roku. U niego powodem do niepokoju było to, że zaczął bardzo piec go żołądek. Dostrzegł także, że najprawdopodobniej zmaga się z żółtaczką. Było to na planie pilotowego odcinka do serialu Bestia. Chciałem napić się szampana i to było takie uczucie, jakby ktoś wlał mi kwas na otwartą ranę, wspominał w jednym z wywiadów. Później zacząłem się nad tym zastanawiać. Zrobiłem się chudy. W mgnieniu oka spadło mi jakieś 10 kilo. Potem patrzysz w lustro i widzisz, że twoje oczy są żółte i zaczyna się żółtaczka. Wtedy wiadomo, że coś jest nie tak. Do lekarza wygoniła go, jak to się mówi kolokwialnie, jednak dopiero jego żona Lisa. Przeglądał się w lustrze i zapytał mnie, czy dobrze widzę, że moje oczy są żółte? Rzeczywiście wyglądały nienaturalnie. Powiedziałam, że musimy iść w końcu do lekarza, ale Patryk jak zawsze próbował mnie uspokoić i mówił, pójdziemy w przyszłym tygodniu. Nie dałam za wygraną, wspominała. Ale diagnoza, którą usłyszeli, była bezlitosna. Czwarte, ostatnie stadium. Niestety dawało to niewielkie szanse na wyleczenie. Znał ludzi z taką diagnozą. Wiedział, że rokowania nie są dobre, wspominała Lisa. Bo przecież 94% pacjentów umiera po 5 latach. On przeżył 22 miesiące. Przyczyną tego, że rak pojawił się u Patryka, było najprawdopodobniej palenie. Był nałogowym palaczem przez wiele lat. Nie stronił także od alkoholu, z którym para nie ukrywała, że miał problem. Nie był jednak w stanie zrezygnować z nałogu papierosowego, nawet w trakcie chemioterapii. Ale to nie znaczy, że się jakoś poddawał. Natychmiast rozpoczął bardzo zaciętą walkę z chorobą. Podjął nowatorskie leczenie. Poddano go chemioterapii. Podawano mu także dopiero sprawdzany lek. Przeszedł operację usunięcia części żołądka. Ale niestety wkrótce potem okazało się, że nastąpiły już przerzuty do wątroby. Patrick Swayze zdecydował się na coś, co dla wielu chorych ma niebagatelne znaczenie w takiej sytuacji. Zdecydował, że będzie o swojej chorobie informował na bieżąco. Będzie wsparciem dla tych, którzy mierzą się z tym, co on. To prawdziwa wojna, mówił w New York Timesie. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj nowotworu cierpisz. Chemioterapia zawsze jest piekłem. Wrócił także do pracy. Bardzo mu na tym zależało, bo mówił, że pozwala mu to nie myśleć. Pozwala mu się skupić na czymś innym. Jednak przez to, że chudł, nie do końca wyglądał tak jak wcześniej, a przecież serial, w którym brał udział, nosił tytuł Bestia. Dzięki szejkom budującym mięśnie udało mi się odzyskać wagę i część utraconej figury. Nakręcić pozostałe, zaplanowane 13 odcinków. Co możesz zrobić, kiedy lekarze mówią, że w zasadzie już jesteś martwy? Wrócić do pracy i walczyć. Dla mnie zwycięstwem jest niepoddawanie się. Nieważne, co na mnie spadnie, dam radę się z tym zmierzyć i potrafię iść naprzód. Na planie Bestii spędzał mimo choroby 12 godzin na dobę. Po prostu kocham swoją pracę, a pod koniec dnia, kiedy wracam do domu, łapię się na tym, że się uśmiecham. Jestem naprawdę dumny z siebie. I nie boję się tego powiedzieć głośno. Ale oczywiście, mimo tego, że aktor zachowywał się, można powiedzieć, heroicznie, nie tylko dla siebie, ale również dla innych chorych, prasa oczywiście go nie oszczędzała. Już za jego życia czytał o sobie tytuły,
że właściwie umiera. Aktor określał to jako okrucieństwo emocjonalne, któremu serwowano. Bo jednak walka z chorobą okazała się ostatecznie dla tej pary, dla Patryka i jego żony, trudniejsza niż im się wydawało. Jego żona miała jednak nadzieję, że Patryk może wytrzyma jak najdłużej, a później stanie się cud, zostanie wynaleziona terapia, która w końcu zacznie pomagać osobom cierpiącym na ten typ nowotworu. Ale niestety stan aktora pogarszał się z każdym miesiącem. Pod koniec jego życia nie było już mowy o pracy. Był zmizerowany, na jego twarzy było widać strapienie wywołane chorobą. Jego brzuch nabrzmiał od ogromnego płynu. Narzekał, że ma kostki spuchnięte jak stara kobieta, lecz zawsze, gdy na niego patrzyłam, myślałam, że jest piękny, opisywała żona. I choć małżeństwem byli przez długi czas, nie zawsze było u nich sielankowo. Okazało się, że aktor miał problemy z alkoholem, a żona zostawiła go, twierdząc, że miała to być dla niego terapia wstrząsowa. Kiedy do siebie wrócili, poszli na terapię dla par. Dopiero choroba miała zbliżyć ich naprawdę mocno. W ostatnim wspólnym wywiadzie mówili o łączących ich uczuciach. Kobieta uroniła nawet łzę po pytaniu, czy wyobraża sobie życie bez męża. Od samego początku bardzo się bałam, walczyliśmy o niego, więc powtarzałam sobie, że mogę płakać i panikować, ale nie teraz. Podjęłam decyzję, że będę osobą, na której się oprze, będę trzymać go za rękę, podawać leki, chodzić na wizyty albo krzyczeć na niego, gdy zrobi coś nie tak. Ale szybko dotarło do niej, że również i ją ten nowotwór wykańcza. Zaczęła korzystać ze wsparcia, jakie zaoferowała rodzina Patryka, głównie jego brat. Dwoje moich wspaniałych przyjaciół powiedziało mi, dzwoń do nas o 3 nad ranem, jeśli potrzebujesz się wypłakać, wygadać czy pośmiać, relacjonowała. Po roku czułam, że dochodzę do ściany, przyznała jednak. Brat Patryka, Donny, przejął część obowiązków jego żony. Po to, by mogła wyjść z domu, odreagować, zająć się czymś innym. Musiałam to dla siebie zrobić, broniła się, gdy krytykowano taką postawę. Patryk ostatnią rolę filmową zagrał w 2008 roku w Błękitnym deszczu. Rok później w wywiadzie nie krył frustracji i lęku o to, co go czeka. Boję się, jestem wściekły, ciągle zadaję sobie pytanie, dlaczego ja? I zaledwie 2 dni później trafił do szpitala. Ostatnie zdjęcia gwiazdora pochodzą z połowy 2009 roku. Był wtedy skrajnie wychudzony i nie przypominał siebie samego. Walczył dzielnie do początku września 2009 roku. To wtedy właśnie jego stan już z dnia na dzień bardzo drastycznie się pogarszał. Nie był w stanie się leczyć, przyjmować chemioterapii. Bliscy już wiedzieli, że nadchodzi najgorsze. 9 września Patryk zmarł. U jego boku była żona i najbliżsi. Patryk wypowiedział swoje ostatnie słowa w piątek. Moje ostatnie brzmiały kocham cię i takie były też jego. W ostatni poranek, był poniedziałek, 14 września położyłam się obok umierającego męża. Wzięłam go za rękę. Słuchałam jego słabnącego oddechu. O godzinie 10 Patryk przestał oddychać, mówiła Lisa w swojej książce. Miał zaledwie 57 lat. Ciało aktora zostało skremowane, a prochy rozsypane na ranczu w Nowym Meksyku, które należało do pary. Odchodził powoli, cierpiąc i nie poddając się do końca. Przez 21 miesięcy walczył z rakiem trzustki. Wycieńczony, pozbawiony włosów, leży na łóżku z wyciągniętymi nogami, na odrzuconej na bok kołdrze. Śpi, a przytulony do niego jest kot. Tak upamiętniła go w ostatnim zdjęciu żona. Ten obraz wrył się w pamięć fanom aktora, fanom Dirty Dancing. Niektórzy zarzucali żonie, że nie powinna publikować takich zdjęć, bo prasa już i tak śledziła aktora i pokazywała jego stan. Ona sama opowiadała natomiast niezmiennie o łączącym ich wielkim uczuciu, niesamowitej miłości. Po śmierci aktora jednak wydarzyło się to, co często dzieje się w przypadku bardzo majętnych, znanych ludzi. Rodzina Patryka miała zupełnie inne zdanie na temat jego żony, niż ona sama prezentowała w mediach. Więcej na ten temat opowiedziałam Wam w biograficznym odcinku o Patryku. Znajdziecie go w karcie. Tutaj tylko w skrócie powiem, że Patryk miał zmienić testament. Miał nie przepisywać nic swoim bliskim, a wszystko oddać właśnie żonie. Wydziedziczył rodziców i 4 rodzeństwa, choć znajdowali się w poprzedniej wersji testamentu. Nowa trafiła do prawnika zaledwie kilka tygodni przed śmiercią Patryka.
Pojawiały się oskarżenia, że Lisa zdradzała Patryka, nawet że znęcała się nad nim w ostatnim momencie jego życia. Lisa wszystkiemu zaprzeczyła, jednak w żaden sposób się nie chciała zreflektować. Wyszła za mąż i bardzo licznie sprzedawała wszystko po swoim mężu, łącznie z ukochanym ranczem. A brat Patryka, Don, który wspomagał ją w opiece nad bratem, zupełnie zmienił o kobiecie zdanie. Jest pazerna, nie obchodzi mnie, czy żyje, czy nie, mówił w nerwach. Jednak trzeba przyznać, że od 2021 roku Lisa jest osobą aktywnie wspierającą chorych na raka. Tę samą chorobę, na którą zmarł jej mąż. Osoby, które są związane z organizacjami angażującymi się w walkę z rakiem trzustki, mówią o niej w samych superlatywach. A w sprawie znęcania się nad swoim mężem wydała tylko jedno oświadczenie, w którym zapewniła, że jest to nieprawda. W 2016 roku wyszła ponownie za milionera. Kocham Alberta, ale to nie ma nic wspólnego z moją miłością do Patryka. To są dwa zupełnie inne wymiary. Miłość nie kończy się tylko dlatego, że ktoś opuścił ziemską rzeczywistość. Ciągle czuję obecność Patryka. Jak kiedyś Demi Moore w filmie Uwierz w ducha. Słyszę jego głos w mojej głowie, rozmawiam z nim. Lisa zwróciła się także do innych kobiet, które są w podobnej sytuacji, w jakiej ona była lub jest teraz. Tak często słyszałam od wdów. Pozostaję mu wierna do swojej śmierci. Nigdy więcej nie wyjdę za mąż. Nigdy nie sprzedam naszego domu. I wiesz co? Powinnaś to zrobić dopiero wtedy, kiedy jesteś absolutnie na to gotowa. Ani chwili wcześniej, podkreślała. Tak więc wyglądały ostatnie lata Patryka Swayze. Tak wyglądały kontrowersje po jego śmierci. Jestem ciekawa, czy wiedzieliście o tej historii. Czy wiedzieliście, jak wiele oskarżeń spadło na żonę Patryka po jego śmierci? Warto podkreślić, że Patryk sam w swojej autobiografii żonę opisywał w samych superlatywach. Jak było później, tego nie wiemy i pewnie na 100% nigdy się nie dowiemy. A jedno jest pewne, gdzie są wielkie pieniądze, tam są również wielkie konflikty. Szkoda tylko, że cierpi na tym najbardziej właśnie pamięć tych, którzy odchodzą i którzy na te pieniądze zarobili swoją własną karierą, poświęceniem i pasją. Jestem ciekawa, jakie są Wasze ulubione role Patryka. Jeszcze raz zapraszam Was do obejrzenia odcinka biograficznego o tym aktorze. Jeśli macie jeszcze chwilę, zapraszam serdecznie. No i oczywiście zapraszam także na kolejne odcinki z tego i innych cykli na moim kanale. Do zobaczenia.